18.30, Piotr Kieraga, witam i zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. Prezydent Rosji ogłosił częściową mobilizację. 300 tysięcy osób z doświadczeniem bojowym dostanie zadanie odwrócenia niekorzystnej sytuacji na ukraińskim froncie. Fundamentem bezpieczeństwa Polski są sojusze i modernizacja armii. Rosja będzie kontynuować swoje dzieło zniszczenia, powiedział obserwujący manewry na Podkarpaciu premier Mateusz Morawiecki. Przymiarki do wyborów parlamentarnych. Opozycja jeszcze nie wie, czy pójdzie do nich razem, czy osobno, ale liderzy już wiedzą, co zrobią, jak zdobędą władzę. Mija 210 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Dziś rano Władimir Putin wygłosił orędzie do narodu, w którym zapowiedział, że Rosja użyje broni jądrowej, jeżeli jej integralność terytorialna zostanie zagrożona. Ponadto prezydent Rosji ogłosił natychmiastową mobilizację rezerwistów, która obejmie 300 tysięcy rekrutów. Tymczasem siły ukraińskie zniszczyły kwaterę główną wroga i skład amunicji w Swatowie. Konrad Chmioła. Ogłoszenie poboru powszechnego to reakcja Moskwy na wysokie straty osobowe poniesione na Ukrainie. Od lutego Rosjanie stracili tam ponad 55 tysięcy żołnierzy. Opublikowany dzisiaj przez prezydenta Rosji Władimira Putina szczegółowy dekret o ogłoszeniu częściowej mobilizacji w Federacji Rosyjskiej wprowadza Rosję w nową fazę wojny na Ukrainie. Na mocy niniejszego dekretu postanawiam. Częściowa mobilizacja w Federacji Rosyjskiej obowiązuje od dnia 21 września 2022 roku. Podejmuje się niezbędne działanie w celu zaspokojenia potrzeb sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, innych oddziałów formacji i organów wojskowych w okresie częściowej mobilizacji. Gwarantuje najwyższemu kierownictwu podmiotów Federacji Rosyjskiej zapewnić pobór obywateli do służby wojskowej w celu mobilizacji sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej w liczbie i w terminach określonych przez Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej. Kreml planuje przyłączenie okupowanych terenów Ukrainy do Rosji na mocy referendów. Te mają odbyć się jeszcze w tym tygodniu. Jak informują eksperci z Amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną, Moskwa planuje sfałszowanie wyników głosowania. Wówczas próby odzyskania utraconych terenów przez Ukraińców zostaną potraktowane jako atak na Rosję. Ponadto wsparcie Kijowa przez zachodnich partnerów zostanie uznane jako atak na suwerenność Rosji. Jeśli integralność terytorialna Rosji będzie zagrożona, to bez wątpienia użyjemy wszystkich dostępnych środków, aby chronić nasz kraj i naszych obywateli. To nie jest blef. A ci, którzy próbują nas szantażować bronią nuklearną, powinni wiedzieć, że taka polityka może obrócić się również przeciwko nim. Mimo że powołanie kolejnych 300 tysięcy żołnierzy do rosyjskiej armii stanowi niebezpieczeństwo dla niepodległej Ukrainy, prezydent Wołodymyr Zełenski wciąż zachowuje zimną krew. Opublikowanie tych informacji to celowe działanie, mające wywołać chaos. Czy wśród nich są takie, które nie były nam wcześniej znane? Moje stanowisko jest jasne i niezmienne. Potrzebujemy wsparcia militarnego dla naszych sił zbrojnych i doceniamy dotychczasową pomoc, której udzielają nam nasi partnerzy. Ogłoszenie mobilizacji wywołało niepokój wśród Rosjan. W ciągu kilku minut wykupiono wszystkie bilety lotnicze na połączenia z Moskwy do Armenii, Turcji i Gruzji. Nie słyszymy o tym, żeby byli tacy politycy w Rosji, którzy mieliby oczywiście jakąś siłę przeprowadzenia takiego zamysłu z zakończenia tej wojny. Ponadto dziś rano rosyjscy aktywiści zapowiedzieli protest przeciwko werbunkowi. Organizatorzy wzywają Rosjan do manifestacji we wszystkich miastach kraju. Akcja rozpocznie się o godzinie 19 czasu lokalnego. Z mobilizacją jest jak z ciążą. Nie można w niej być częściowo. Zatem mamy w Rosji mobilizację rezerwistów. Mobilizacja przemysłu już nastąpiła. Tyle tylko, że w poziomie strat Rosjanie przekroczyli Rubikon. Too little, too late. Wydaje mi się, że w tym momencie rzeczywiście możemy mówić o tym, że Rosja przychodzi na wojenne tory, przynajmniej jeśli chodzi o powrót do wojska. Czas do 300 tysięcy ludzi, czyli więcej niż tych żołnierzy stacjonowało na granicy z Ukrainą 24 lutego. Tymczasem wczoraj podczas debaty Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę na skalę rosyjskiego terroru, z jakim mierzą się Ukraińcy. Zdaniem prezydenta Moskwa, wywołując wojnę na Ukrainie, zniechęciła wielu partnerów biznesowych do jakichkolwiek interesów. Nie ma już miejsca na business as usual z Rosją. Czasy business as usual definitywnie skończyły się. Zakończyła je Rosja przez swoją bestialską agresję na Ukrainę.
przez złamanie zasad prawa międzynarodowego, przez brak poszanowania dla człowieka i dla życia ludzkiego. Zbrodnie wojenne, których dopuścili się Rosjanie podczas inwazji na Ukrainę, to kolejny punkt zapalny, który pogarsza i tak nadszarpnięte już stosunki dyplomatyczne z Moskwą. Do obecnych wydarzeń na Ukrainie podczas wczorajszego zgromadzenia ogólnego ONZ odnieśli się czołowi światowi przywódcy. Nie. Jeśli chcemy, by ta wojna się skończyła, nie możemy pozostawać obojętni. Putin zrezygnuje z działań zbrojnych i swoich imperialistycznych ambicji tylko wtedy, gdy zda sobie sprawę, że nie będzie mógł wygrać. On nie tylko niszczy Ukrainę, ale także rujnuje swój własny kraj. Nie zaakceptujemy żadnego pokoju dyktowanego przez Rosję. Dzisiaj Putin otwarcie groził atakiem jądrowym Europie, absolutnie nie zważając na odpowiedzialność w zakresie umowy o nieproliferacji. Inwazja na Ukrainę narusza wartości i zasady, na których przez dziesiątki lat opierało się bezpieczeństwo międzynarodowe. Myśleliśmy, że nie będziemy już świadkami wojen agresji w Europie. Imperialne ambicje, militaryzm, systematyczne łamanie praw obywatelskich i praw człowieka wydawały się należeć do ubiegłego wieku. Informacje o mobilizacji rekrutów do rosyjskiej armii docierają do mieszkańców regionów położonych na linii frontu. W Mikołajowie przebywa korespondent naszej stacji, Witold Nevelicz. Tutaj tłumaczą to wszyscy jednak desperacją, bo niepowodzenia na froncie sprawiły, że Putin sięga po rezerwy z samej Rosji. W minionym tygodniu w okolicy miasta Izium odnaleziono 440 grobów ofiar rosyjskiego terroru. Relacje świadków, którym udało się przeżyć, są zatrważające. Dwie niedzielę. W więzieniu spędziłem 2 tygodnie. W pewnym momencie już przestali mnie bić. Torturowali mnie prądem. Na palcach miałem 2 zaciski. Przy każdym porażeniu odczuwałem silny wstrząs. Dwie klemy na pal. W minionym tygodniu na terenie obwodu charkowskiego odkryto aż 10 rosyjskich katowni. W aresztach przesłuchiwano miejscową ludność. Cmentarz pod Iziumem to pokłosie rosyjskiego bestialstwa. Konrad Chmioła, Telewizja Republika. Kilka tysięcy polskich, amerykańskich i brytyjskich żołnierzy bierze udział w ćwiczeniach Niedźwiedź 22 na Podkarpaciu. To najważniejsze w tym roku manewry i sprawdzian interoperacyjności 18. Dywizji Zmechanizowanej, która otrzyma Abramsy i śmigłowce Apache, mówił wczoraj wicepremier Mariusz Błaszczak. Dziś manewry obserwował premier Mateusz Morawiecki. Więcej w materiale Pawła Błocha. Głównym zadaniem manewrów jest przeszkolenie nowo powstałej 18. Dywizji Zmechanizowanej imienia generała broni Tadeusza Buka, zwanej Żelazną. W ćwiczeniach biorą również udział wojska amerykańskie i brytyjskie. Nowy twór, nowa dywizja, nowa jednostka, nowe standardy dowodzenia, gdyż jak doskonale wiemy, ta dywizja będzie pierwszą, która powstaje niejako na wzór jednostek armii amerykańskiej. Obserwujący z bliska manewry premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska jest członkiem najsilniejszego sojuszu świata, a dzisiejsze ćwiczenia świadczą o przygotowaniu polskiej armii na każdą ewentualność. Dzisiaj test polskiej armii, która częściowo przekazuje swój sprzęt, który sprawdza się na polu bitwy. I ta weryfikacja przechodzi pozytywnie, ale mamy też w planach zakupy najnowocześniejszego sprzętu. Wczoraj w Nowej Dębie obecny był również wicepremier Mariusz Błaszczak. Minister Obrony Narodowej zaznaczył, że Wojsko Polskie jest w trakcie modernizacji, która wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa naszego kraju. Najskuteczniejszą odpowiedzią na zagrożenia jest budowanie i wzmacnianie siły Wojska Polskiego. Tak się dzieje poprzez zwiększanie liczebnie Wojska Polskiego, poprzez powoływanie nowych jednostek, wyposażanie Wojska Polskiego w nowoczesną broń oraz poprzez budowanie interoperacyjności. Rząd od kilku miesięcy dozbraja armię. Polska podpisała umowę na zakup między innymi 250 czołgów Abrams, 500 Heimarsów oraz 24 dronów Bayraktar. Taka postawa nie podoba się opozycji. Wczoraj były prezydent Bronisław Komorowski skrytykował sposób modernizacji Wojska Polskiego. Najważniejszym zadaniem jest porzucenie tej fatalnej praktyki, że najpierw się wydaje ogromne pieniądze albo przyjmuje się ogromne zobowiązania, a dopiero potem się planuje. Dopiero potem ubiera się to w jakąś całość, w system. Eksperci przypominają, że to za rządów PO-PSL likwidowano jednostki wojskowe. Tylko w 2011 roku proceder ten dotknął między innymi pułk w Suwałkach, dywizję w Legionowie, brygadę w Lublinie i batalion w Siedlcach. Platforma Obywatelska w sposób bardzo lekkomyślny narażała bezpieczeństwo kraju. I to jest dowód, że
zupełnie nie rozumiała sytuacji geopolitycznej, że była zauroczona prorosyjską polityką Niemiec i podporządkowywała nasze bezpieczeństwo prorosyjskiej polityce Republiki Federalnej Niemiec. Decyzję o powstaniu 18. Dywizji Zmechanizowanej podjął minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w 2018 roku. W ubiegłym roku osiągnęła ona pełną gotowość bojową. Żelazna dywizja zgodnie z planem polskiego rządu jest kluczowym elementem obrony tzw. ściany wschodniej. Paweł Błoch, Telewizja Republika. Polskie partie opozycyjne wciąż nie skonkretyzowały, w jakiej formie będą kandydować w przyszłych wyborach parlamentarnych. Wszyscy razem, w blokach zbliżonych światopoglądowo czy zupełnie osobno. Wyborcy opozycji woleliby w następnych wyborach głosować na jeden wspólny blok, ale pogodzenie ambicji poszczególnych liderów może okazać się trudne. Aleksander Wojak. Wczoraj szef Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, zaproponował wszystkim liderom opozycji podpisanie wspólnej deklaracji dotyczącej utworzenia koalicji rządowej po wyborach, a także wspólny plan na pierwsze 100 dni rządzenia. Jest to oczywiście możliwe, rozmawiamy o tym, to jesteśmy jeszcze przed decyzjami, ale uważam, że jest to bardzo możliwy scenariusz i będziemy nad nim pracowali. Na razie żadna partia opozycyjna nie przedstawiła konkretów. Nie wiadomo, jak miałby wyglądać program wyborczy i czy byłaby to wspólna lista przed wyborami, czy ewentualna współpraca po wygranej. Nie, jedna lista opozycji pewnie w tych wyborach nie powstanie. Strach przed wspólną listą może wywoływać porażka węgierskiej Zjednoczonej Opozycji, która przegrała w tegorocznych wyborach parlamentarnych. Przykład Zjednoczonej Opozycji Węgierskiej, która totalnie przegrała wybory, no nie zachęca do tego, żeby się jednoczyli. Wiele osób myśli, że wspólna lista daje nam gwarancję zwycięstwa. Natomiast okazuje się, że badania pokazują, że nie jest to konieczne. Mogą być i dwie, i trzy listy. Zjednoczenie zapewniło zwycięstwo opozycji w Senacie w 2019 roku. Czy jednak w wyborach do Sejmu wynik będzie podobny? Na poziomach Izby Wyższej Polskiego Parlamentu? Tak, ale pytanie, czy elektorat będzie chciał takiej Zjednoczonej Opozycji, biorąc pod uwagę różnice programowe. Politycznie nie będę wskazywał koalicjantów, że wy macie z tym, tu dwie, tu trzy i tak dalej. Ja mówię rzecz bardzo prostą. Idźmy razem, żeby zdecydowanie jednoznacznie pokonać PiS. W przypadku powstania jednej listy rodzi się kolejne pytanie. Kto stałby się liderem opozycji? Czy Donald Tusk, czy też Kosiniak-Kamysz, czy może Hołownia? Do czasu wyborów parlamentarnych wiele może się zmienić, nie tylko po stronie opozycji, ale zarówno po stronie Zjednoczonej Prawicy. Rzeczywiście rząd Prawa i Sprawiedliwości doprowadzi do wyborów, natomiast w tym składzie zawsze mogą być zmiany. Jeszcze do wyborów jest ponad rok, więc wymiana ministrów, wiceministrów jest naturalną rzeczą. W zeszłym tygodniu wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zapowiedział, że najbliższe wybory parlamentarne odbędą się prawdopodobnie w październiku 2023 roku. Aleksander Wojak, Telewizja Republika. W Iranie trwają protesty po śmierci 22-letniej Mahsy Amini. Kobieta zapadła w śpiączkę i zmarła po tym, jak została zatrzymana przez irańską policję do spraw moralności. Powodem było niedostateczne nakrycie głowy. W odpowiedzi Iranki publicznie ścinają włosy i palą swoje hidżaby. W trakcie protestów kobiety zdejmują z głowy hidżaby, tańczą i palą nakrycia głowy w miejscach publicznych. Mahsa Amini została w ubiegłym tygodniu zatrzymana przez irańską policję do spraw moralności w związku z nakryciem głowy, które zdaniem funkcjonariuszy niedostatecznie zasłaniało jej włosy. Po zatrzymaniu kobieta zapadła w śpiączkę i zmarła w szpitalu. Protesty rozpoczęły się w piątek pod szpitalem w Teheranie, krótko po potwierdzeniu zgonu 22-latki. Członkowie jej rodziny oskarżyli policję o przemoc wobec młodej kobiety. Z kolei irańskie władze wskazały na jej chorobę. Według rodziny Mahsa nie cierpiała na żadne schorzenia. Zgodnie z irańskim prawem szariatu, narzuconym po rewolucji w 1979 roku, kobiety są zobowiązane do zakrywania włosów i noszenia długich, luźnych ubrań, aby ukryć swoją sylwetkę. Łamiącym prawo grozi publiczne upomnienie, grzywna lub areszt. Aktualne informacje z kraju i ze świata w naszym portalu tvrepublika.pl. Za chwilę pogoda, a ja dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.